Państwa, gościem jest Tomasz Brudziński, zespół Armia. Wcześniej zespół Siekiera, ale także Budzy i Trupia Czaszka. Dwa ten, dwa, trzy jeszcze. Jeszcze, bo... oczywiście. Jest tego mnóstwo, ale ja wymieniłem te najważniejsze, tam gdzie możemy znaleźć Twoje odzwierciedlenie na tych płytach, takie bezpośrednie. Pierwsze pytanie. Pandemia, dwa lata. Jak wpłynęły na Twoją pracę? Czy to Cię mobilizowało, czy raczej dołowało? Miałem bardzo dużo czasu, żeby zająć się na przykład pisaniem tekstów na nową płytę. I właśnie w czasie pandemii powstała moja nowa płyta solowa, czwarta, pod Wulkanem, z której jestem bardzo zadowolony, więc jeżeli chodzi o artystyczne rzeczy, no to ten czas był dla mnie dobry. Nie był czasem straconym. Nie, absolutnie, bo no, mogę powiedzieć, że miałem dużo czasu na to, żeby w domu właśnie na przykład pisać, nie? No, bo ja zawsze teksty piszę bardzo długo, no to miałem dużo czasu, no właśnie. I to jest... Więc pandemia na pewno nie była czasem straconym, chociaż na COVID chorowałem, ale wyzdrowiałem. Wyzdrowiałeś, jest wszystko ok. Jest ok. 40 lat w tym roku Siekiery, no bo to patrząc na płytę, 83 rok, 40 lat, a za rok 40 lat Armii. Jak to wygląda? Będzie, powiedzmy, muzycznie to w jakiś sposób te 40 lat podsumowane? Wiem, że będzie nowa płyta, wszystko to, ale potem? W tym roku wychodzi taka płyta, która się nazywa Antologia. Tak. I to jest, już za miesiąc wychodzi, na początku czerwca. To będą te nagrania takie, tak zwane, które dotąd nie zostały opublikowane na płytach Armii. No i właśnie mi się wydaje, że to jest bardzo dobry, że tak powiem, pomysł na to, żeby podsumować, żeby te 40 lat jakoś podsumować, na przykład. No. Na temat tej płyty chciałem właśnie spytać także, ale to miało być moje ostatnie pytanie, ale jak już jesteśmy przy tym, ta Antologia to dwupłytowy album, prawda? Tam jest... tak, a mógłby być i czteropłytowy, no ale na razie jest dwupłytowy, no więc powiedzmy, że to będzie Antologia 1. Pytanie moje co do tej płyty. Ponad 30 utworów, które nigdy nie były jakby przedstawione na żadnych poprzednich albumach. Czy one się gdzieś tam pojawiały? Na jakiś... znaczy, na przykład pojawiają się, ale na tej płycie Antologia są ich inne wersje. Rozumiem, czyli wersje, jakby... które nigdy nie były na przykład opublikowane. Inne wersje znanych utworów, ale także są utwory, których w ogóle nigdy nie było na żadnych płytach. Czy jesteś z tej płyty zadowolony? Bardzo jestem zadowolony. Ona się bodajże ukaże 19 maja, tak mniej więcej teraz rok pokazuje, a jednak początek ukaże czerwca. Ukaże się początek czerwca. No czyli ja Państwa zachęcam do zakupu tego, ja też tego zachęcam, albumu, bardzo to jednak płyta. Gratka nie bywała po 40 latach. Ja chciałbym wrócić do początków, a więc do czasów na moment... Ja bym wolał mówić o tym, co jest teraz, niż o początkach, ale jedno pytanie mogę odpowiedzieć. Dobrze. Myślę tutaj o płycie oczywiście, tej najważniejszej. Czy ona jest dla Ciebie najważniejsza, ta płyta, która nazywa się Legenda? Nie, nie jest dla mnie najważniejsza. Najważniejsza płyta to jest dla mnie ta, którą nagrywam obecnie. A nagrałem już wielokrotnie wiele płyt i tutaj mamy tą płytę Legenda. Oczywiście to jest bardzo dobra płyta, ale następna płyta Tridente jest według mnie równie dobra jak Legenda. A następna płyta Duch też jest bardzo dobra, więc jakby ci to... Wytłumacz mi jedną rzecz. Ja nie Dlaczego? Mam ulubionej płyty Armii. Moja ulubiona płyta Armii to jest ta, którą teraz nagrywamy. Pięknie. Tylko dlaczego według krytyków muzycznych, a także fanów, album Legenda, który znam na pamięć, generalnie jest uważany za najlepszą płytę zespołu. Choć ja tego, twierdzę, że nie. Ale ja tego nie wiem. No, to jest sprawa krytyków zawsze. Krytycy wszystko wiedzą lepiej, więc proszę się ich spytać. Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Ja tą płytę nagrałem i później to już ona żyje swoim własnym życiem, ta płyta. I każdy może powiedzieć, ale podoba mi się. Mimo wszystko uważa, że ona jest dobra płyta. Najlepsza. Jest świetna płyta. To jest świetna płyta. Wracając do tej płyty, kiedy po raz pierwszy wrzuciłem ją, ja ją miałem na kompakcie, zszokowało mnie jedno. Na tamte lata, bo to jest bodajże 91 rok, skąd ta potęga tego brzmienia? To było po prostu niesamowite. Perkusja miażdży, gitary miażdżą, obój miażdży.
Waltornia. Waltornia. Waltornia, no. Znaczy nie wiem, no po prostu takie jest nasze brzmienie, no i tyle. Tu. Bo później wcześniej były już się, nasze brzmienie to już na pierwszej płycie. Pamiętam, ta, która była, tak, to tam, tak, już się to tam już to brzmienie się ujawniło. Tam jeszcze nazwa no. Chyba antyarmia, tak? No tak, ale to też jest antyarmia, to jest antyarmia. Widzę znaczek. A, N, T, I. Ja jeszcze na chwilę chciałbym wrócić i mimo wszystko, ale może nie aż tak daleko, ale do płyty, która się nazywa Freak. Ona jest dość specyficzna, jest całkowicie napisana w języku angielskim, ale także jest inna pod względem muzycznym. Ja czuję tą psychodelię, która tam jest, ja czuję momentami ten progresywny rock, który jest. Jest inna brzmieniowo. Jak to się stało? Czy to był twój pomysł? To był mój pomysł. Ja wtedy dużo słuchałem takiej muzyki improwizowanej, szczególnie dużo słuchałem Johna Zorna i sobie myślałem, że mógłbym taką płytę spróbować nagrać z armią i jako, że tak powiem, odskocznia od płyty Proces, która została wydana w tym roku. W jednym roku wydaliśmy dwie płyty Proces i Freak. No i powiedziałem tym wydawcom, że jesteśmy gotowi jeszcze w tym samym roku nagrać płytę, ja bym to powiedział, taką no, eksperymentalną trochę dla nas. No i właśnie nagraliśmy płytę Freak, która jest dla mnie płytą taką, no, można powiedzieć, trochę no, taką psychodeliczną, jazzrockową. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, ale jedyne, z czego jestem niezadowolony, to z mojego pomysłu śpiewania po angielsku, bo według mnie to w ogóle nie wyszło. A pewnie jakbym nagrał to po polsku, tak jak zawsze, to byłoby lepiej według mnie, o tak powiem. Natomiast muzyka bardzo dobrze, wokalista słaby. Krytyczny jesteś wobec siebie, no ale... No. Powiedzmy, że uważasz, że ta płyta taka była. Ja oglądałem... Mówię, że nagranie wokalu po angielsku jest pomyłką. Pomyłką. Ale to nie o wokal, nie ja, wokalnie. Ja się uparłem na to, rozumiesz, aha, nie? Bo tam pisałeś teksty wspólnie z kolegą. Tak. A powiedz mi, skąd tam, bo tam się znalazły odniesienia do Syda Barretta z Pink Floydów. Ja nawet tam te momenty słyszę gdzieś, tej gitary takiej floydowskiej. Znaczy, to jest taki utwór Amagama. Tak jak płyta Floydów. Pink Floyd. Ja jestem fanem Pink Floyd, tego wczesnego. Floyd. Tak, to, bo później to jak zaczęli grać ten rock stadionowy, to już mi się to nie podobało. Ale w tych czasach, tych przełom lat 60., 70., to bardzo ten zespół lubię. No a szczególnie no, tę twórczość Syda Barretta z pierwszej płyty, no właśnie. No więc to jest jeden z moich ulubionych artystów w muzyce rockowej. No i tam, myślę, wydaje, że na płycie Freak są, że tak powiem, tak, można, są te klimaty można znaleźć. Psychodelia w stylu właśnie wczesnego Pink Floyd, to tak bym powiedział. No, tak. Dobrze, to już za chwilę koncert zespołu, ale jeszcze na koniec. Czego mógłbym życzyć armii? Publiczności, więcej fanów. Życzyć? Proszę bardzo, żebyśmy nagrywali dobre płyty i grali dobre koncerty. Nic więcej. Myślę, jesteś zadowolony z ilości na koncertach? Jest ciutek mniej fanów niż kiedyś? No. Jest tyle, co jest, a jestem tego bardzo zadowolony, bo ja mam 60 lat. Super. I ja bym nie wytrzymał tras. My nie gramy z zespołem Armia Tras. My gramy koncerty sporadycznie. Jeden, raz drugi, jeszcze trzeci. Nie istnieje w naszym coś takiego jak trasa, bo ja bym tego nie wytrzymał fizycznie. No, po prostu. Jestem za stary już. Cieszmy się z tego, co jest. Dzisiaj życzę dużo fanów. Armia zawsze miała i będzie miała. Także, no co, wielu sukcesów na te 40 kolejnych lat, tak mogę ci życzyć? Nie, tam absolutnie. Ja mam zamiar tak jeszcze z 5 może i to wszystko. I to wszystko. Tak. Nawet teksty przestaniesz pisać, czy nie? Nie, ja się zajmuję malarstwem. Jestem malarzem. Ja wiem. Ja jestem malarzem, ale nagrywam swoje płyty solowe i po prostu nie zamierzam się do nieskończoności udawać jakiegoś młodzieńca na scenie. Ja sobie usiądę i będę grał spokojną muzykę. I będziesz zadowolony. I będę zadowolony. To tak, że 40, o nie. No, oczywiście, 10. Oczywiście, 10, o, dobrze. To już byłoby, nie, 7. 7. Czyli do 68. 68, tak. Super. Do 68. Tego życzę i dużo zdrowia przede wszystkim życzę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Tomasz Budzyński, zespół Armia, a za chwilę na scenie.
się przyjdzie.